Państwu, witamy na konferencji prasowej przy okazji pierwszego warszawskiego seminarium uroradioonkologii. Jakkolwiek dziwnie by ta nazwa nie brzmiała, ale to, co się dzisiaj dzieje w trakcie seminarium uroradioonkologii, to właśnie pokazuje, że nie można już mówić w medycynie o leczeniu w pojedynczo. Nie można mówić o konkurencji pomiędzy specjalizacjami, pomiędzy specjalnościami. Jeżeli naprawdę chcemy dobrze leczyć naszych pacjentów, to musimy współpracować, musimy razem rozmawiać, musimy leczyć tych pacjentów wielodyscyplinarnie. Dlaczego? Dlatego, bo to jest A, bardziej skuteczne i B, jest to zdecydowanie bardziej opłacalne ekonomicznie, o czym będzie dzisiaj mówił obecny tutaj z nami pan dr Krzysztof Łanda, najlepszy w tej chwili w Polsce, ja się nie boję Krzysztof tego powiedzieć, najlepszy w tej chwili w Polsce specjalista od farmakoekonomiki, od tego ile tak naprawdę kosztuje zdrowie, na co, bo o tym też trzeba powiedzieć, na co nas w Polsce stać i na co by nas mogło być stać przy racjonalizacji tego leczenia i przy racjonalizacji postępowania diagnostycznego z naszymi pacjentami, nie tylko w onkologii, ale w ogóle w całej medycynie. Ja zachęcam Państwa do zadawania pytań. Przygotowałem bardzo króciutką prezentację, tylko żeby nakreślić troszeczkę scenę, żeby pokazać, co się dzieje. Proszę Państwa, zapadalność na raka stercza rośnie nam. Oczywiście to jest troszeczkę sztucznie zaburzona zapadalność, bo poprawia nam się po prostu wykrywalność. Poprawia nam się wykrywalność, ale poprawia nam się troszkę w dziwny sposób, ponieważ zdarzają się rzeczy dobre, ale zdarzają się również rzeczy złe. Cały czas mamy niestety do czynienia z tak zwanym dzikim screeningiem PSA, czyli czymś, co w zasadzie w cywilizowanych krajach nie istnieje. Czyli mówiąc kolokwialnie, gdzieś burmistrz dostaje pieniądze na zajęcie się zdrowiem mężczyzny i organizuje screening PSA. Potem ci pacjenci dostają pół biedy, jeżeli dostanie ten wynik, ktoś z nim go omówi. Ale jeżeli go dostanie do ręki i nikt z nim go nie omówi, to taki screening to są po prostu wyrzucone pieniądze. A jeżeli dostanie do ręki wynik i nie będzie tam wartości liczbowej, tylko będzie wartość, będzie stwierdzenie PSA w normie, to to też są wyrzucone pieniądze. Jak Państwo widzicie, epidemiologia wygląda w następujący sposób. Dla populacji ogólnej ryzyko rozpoznania raka stercza wynosi 1 do 6, ryzyko zgonu 1 do 35. I teraz uwaga. To jest mniej więcej podobna epidemiologia, jaką obserwujemy dla raka piersi. I teraz popatrzcie się Państwo, ile w mediach się mówi o raku piersi, a ile mówi się o raku czołu krokowego? Ile pieniędzy wydaje się na badania w całej Unii Europejskiej na raka piersi i ile pieniędzy wydaje się na raka czołu krokowego? To jest coś, czym my się niestety musimy zająć, ale zająć w sposób rozsądny. W Stanach wydano dwa lata temu negatywną rekomendację przeciwko screeningowi. To jest rekomendacja nieamerykańskiego towarzystwa urologicznego. Amerykańskie Towarzystwo Urologicze bardzo mocno się oburzyło na to. No ale my mamy nasze europejskie badania i to są badania subpopulacji szwedzkiej. Proszę spojrzeć, to proszę Państwa, no mówi samo za siebie. Po 14 latach od screeningu mamy 40-procentową różnicę, jeżeli chodzi o śmiertelność pomiędzy grupą screenowaną i grupą nieskreenowaną. Także rozsądny screening i rozsądne znajdowanie pacjentów jak najbardziej ma sens. Proszę Państwa, tylko że my zaczynamy mówić o czymś zupełnie innym w tej chwili. My mówimy o tym, żeby ocenić to ryzyko raka stercza na samym początku, czyli popatrzeć się, czy mężczyzna, który ma 40 lat i więcej, ma ryzyko małe, średnie, wysokie, tego, że później zachoruje na raka stercza. To, co my już wiemy, że jeżeli to PSA jest niskie, poniżej 0,5, to ryzyko jest bardzo małe. Jeżeli jest powyżej 1,5, to ryzyko jest istotne. I to nam pokazuje, jak powinniśmy dostosowywać do danej populacji pacjentów dalszy screening, żeby znowu nie wydawać... Ja przepraszam, ja będę, Krzysztof, trochę wracał cały czas do tego, do pieniędzy, ale my o tym rozmawiamy, bo jeżeli gdzieś zaoszczędzimy, to gdzieś będziemy
mieli więcej. Panie doktorze, przepraszam, tu można nagrywać? Tak, tu można nagrywać. Szkoda, że tak. Proszę Państwa, oczywiście wchodzi wielkimi krokami nowoczesna diagnostyka. To jest oczywiście na chwilę obecną bardzo droga diagnostyka. To jest diagnostyka, która nam pozwala lepiej przewidzieć tego raka stercza, który będzie zabójcą. No, te testy są niestety drogie, bo PCA3, którego w ogóle w Polsce na chwilę obecną jeszcze nie ma, to kosztuje kilkaset euro test, a test GPS kosztuje na przykład 4000 dolarów. No, ale to oczywiście jest efekt skali, bo jeżeli to będzie masowe, jeżeli to się upowszechni, to te ceny nam spadną. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o chirurgię, no bo oczywiście mówimy o robocie. Robot jest świetny, tylko pytanie jest, czy w Polsce nas na to stać. Ale też są dodatkowe rzeczy, takie jak wirtualna rzeczywistość przy operacjach chirurgicznych. I wreszcie zaczynamy mówić, to ma oczywiście tylu zwolenników, ilu przeciwników, o leczeniu fokalnym, ogniskowym raka stercza, o niszczeniu samej zmiany w obrębie raka stercza. W tej chwili dużo się dzieje, jeżeli o to chodzi. To trzeba oczywiście robić w sposób rozsądny. W tej chwili w naszej klinice będziemy robili duży program na leczenie właśnie fokalne, żeby zobaczyć, czy to ma sens i czy tędy droga. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o radioterapię. Na wystawie zobaczycie Państwo CyberKnife. Nie ma już w tej chwili radioterapii takiej, jak ta radioterapia dawna, czyli że pacjent miał bardzo duże odczyny popromienne. W tej chwili to jest inteligentna radioterapia, naświetlająca z wielu pól ten gruczoł krokowy, puka do naszych drzwi terapia protonowa, jest w Stanach w tej chwili bardzo modna rzecz, do Europy zaczyna wchodzić. Ale to, co też wchodzi, to jest chemioterapia i to znowu inteligentna chemioterapia, to znaczy chemioterapia taka, którą robimy u pacjentów, którzy tego wymagają, którzy wiadomo, że odpowiedzą na tą terapię. W tej chwili w Europie tego jeszcze nie ma, ale w Stanach, żeby zarejestrować nowy lek, jest tak zwana krótka ścieżka rejestracyjna dla tych leków, które mają testy diagnostyczne współgrające z tymi lekami, pokazujące, która populacja pacjentów odpowie na to. No bo znowu mówimy o pieniądzach. Jeżeli wiemy, że 30% populacji odpowie na dane leczenie, to jeżeli będziemy leczyć całą populację, to 70% pieniędzy wydajemy kompletnie bez sensu i niepotrzebnie. To się zadziało na przykład przy leczeniu raka piersi i przy Herceptynie. Ale to się też zaczyna dziać, jeżeli chodzi o raka gruczołu krokowego. Razem czy osobno? Myślę, że zawsze razem. Właśnie onkolog, radioterapeuta, chirurg, ale do tego jeszcze pielęgniarka, do tego jeszcze psychoonkolog i do tego jest bardzo duża rola organizacji pomagających, organizacji pacjenckich, organizacji takich, które szerzą tę oświatę zdrową. To jest w zasadzie tyle, co ja chciałem Państwu powiedzieć i oddaję głos Krzysztofowi. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i oczywiście niezasłużone przedstawienie mnie. Znacznie skromniej postrzegam swoją rolę w tym systemie. Natomiast jestem prezesem i założycielem Fundacji Watch Healthcare. Fundacja zajmuje się patrzeniem politykom na ręce, czyli przedstawiamy mediom i społeczeństwu informacje o kolejkach doświadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz zbiorczo dla całej Polski, ale również robimy różnego rodzaju seminaria i zajmujemy się różnego rodzaju innymi ograniczeniami dostępu do świadczeń zdrowotnych, które powinny nam być gwarantowane. Z tymi gwarancjami bywa różnie. Wiemy wszyscy, że no, kolejki są jednym z największych problemów, z którymi boryka się system opieki zdrowotnej w Polsce. My pokazujemy te kolejki takimi, jakie one są, takimi, na jakie napotykają pacjenci, którzy po raz pierwszy stykają się z pacjentem, którzy potem potrzebują jakiejś diagnostyki, którzy potem potrzebują takiego czy innego leczenia. I oczywiście monitorujemy zarówno kolejki do świadczeń, które są gwarantowane, ale również przedstawiamy u nas rankingi do świadczeń tak zwanych częściowo gwarantowanych, czyli do tych świadczeń zdrowotnych, do których jest częściowe współpłacenie,
oraz pokazujemy te świadczenia zdrowotne, które znajdują się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych. A więc na przykład niektóre leki, również stosowane w zaawansowanym raku prostaty, są dostępne dla pacjentów w krajach zachodnich, są zarejestrowane, dopuszczone do obrotu w Polsce, również w Polsce i w innych krajach, natomiast nie są u nas refundowane z takich czy z innych przyczyn. My staramy się przedstawić sytuację oczami chorego, tak jak ona wygląda. Zwykle media, muszę powiedzieć, że nas lubią, natomiast politycy u władzy nie. I stąd pewnie to zaproszenie, żebym Państwu kilka faktów tutaj przedstawił. Ja w moim tym krótkim wystąpieniu postaram się Państwu poruszyć kilka problemów. Otóż przeczytałem w jednym z raportów, nie z Polski, ale w jednym z raportów z Europy Zachodniej, przeczytałem oto taką bardzo dziwną tezę i szczególnie ją chcę tutaj przytoczyć, żeby trochę Państwa sprowokować. Otóż tam tezę, którą wysnuli autorzy, ona brzmi tak. Im więcej będziemy przypadków raka prostaty wykrywać, tym większe będą obciążenia, jeśli chodzi o koszty systemu opieki zdrowotnej. Czyli im więcej będziemy rzeczywiście chorych z nowotworami wykrywać, tym większe będziemy koszty ponosić. Tak, tylko powstaje pytanie, jakie to są koszty? To są, proszę Państwa, koszty medyczne i to są koszty bezpośrednie. Przecież cały system opieki zdrowotnej, wydawałoby się, że najlepiej by sobie radził NFZ, gdybyśmy w ogóle nie mieli chorych. Gdyby chorzy w ogóle zniknęli, to wtedy by w ogóle przecież nie wydawali pieniędzy. Można by wtedy w ogóle nie pobierać składki zdrowotnej. I myślę, że wielu krótkowzrocznych polityków byłoby bardzo szczęśliwych z tego powodu. Proszę Państwa, jeżeli nie podejmiemy leczenia, to zamiast tych kosztów bezpośrednich pojawią się znacznie większe koszty pośrednie związane z utratą produktywności, z bólem, z opieką rodziny nad osobą chory, dojdzie do skrócenia życia, do pogorszenia komfortu tego życia. Stracimy jakość życia. Każdy z nas będzie żył gorzej bez opieki zdrowotnej i o tych kosztach również medycznych, jak i niemedycznych, ale kosztach pośrednich nie wolno zapominać. Zresztą cały system opieki zdrowotnej jest po to i on kosztuje, żebyśmy zaoszczędzili w innych miejscach i żebyśmy odnieśli takie, a nie inne korzyści zdrowotne, zarówno jako indywidualni pacjenci, jak i całe społeczeństwo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o screening, odniosę się do tego, co Pan Profesor poruszył. Screening screeningowi nierówny. Teraz powstaje pytanie, czy możemy i powinniśmy uruchamiać duże programy przesiewowe. Tylko ja mówię o prawdziwych programach przesiewowych, gdzie rzeczywiście są odpowiednie kryteria włączenia i wykluczenia dla pacjentów, gdzie są przeznaczone środki nie tylko na ten przesiew, ale również potem przeznaczone są środki na monitorowanie zdrowia tych pacjentów. Bo u nas na przykład, jeżeli chodzi o kobiety, o których tutaj było wspomniane na początku, proszę Państwa, my często wydajemy te pieniądze, kobieta otrzymuje takie czy inny niepokojący wynik mammografii i cóż się potem dzieje? I potem nikt się tą kobietą nie interesuje. Skasowano pieniądze za przesiew, ale co się potem dzieje z pacjentem w systemie, to już nas to nie obchodzi. Nie ma odpowiedniego rejestru, nie ma odpowiedniego prowadzenia pacjentów, jeżeli chodzi o dalszą diagnostykę czy leczenie. Co więcej, proszę Państwa, często wykryjemy jakiś nowotwór wcześniej dzięki przesiewowi czy dzięki wcześniej wykonanym badaniom diagnostycznym, a potem te osoby napotykają na bardzo długie kolejki, jeśli chodzi o leczenie. To po co było wykonywać przesiew i wykrywać te przypadki raka wcześniej, jeśli potem oni napotykają na bariery do zupełnie podstawowych i tanich świadczeń zdrowotnych, diagnostycznych i terapeutycznych. A więc jeśli myślimy o screeningu, to ja apeluję do regulatora, do decydentów, do polityków, żeby jeżeli powiedzieli A, to żeby również powiedzieli B.
Czyli jeśli taki, a nie inny przesiew, to potem umożliwimy dalszą diagnostykę pogłębioną i leczenie. I teraz jeszcze jest jedno sformułowanie, które warto moim zdaniem rozważyć, to znaczy tak zwany prescreen. Czyli nie jest to screening tak jak w mammografii, że jest to mechanizm zero-jedynkowy. Wchodzimy od razu, kobieta z ulicy może być wzięta, bo ma taki czy inny wiek i wchodzi na mammografię do przesiewu. Tylko chodzi mi o to, żeby zachować taką czujność onkologiczną, żeby pacjent był świadomy, jakie są pierwsze objawy choroby, żeby również lekarze innych dziedzin niż urolodzy, radiolodzy, onkolodzy zdawali sobie sprawę, jakie są pierwsze objawy, czy jakie są pierwsze, kiedy człowiek znajduje się w grupach ryzyka. Wtedy zawężone, odpowiednio zawężone kryteria włączenia do takiego przesiewu oczywiście pozwoliłyby nam zarówno na skuteczniejszy przesiew, jak i również pozwoliłyby na bardziej opłacalny, bo jednak ten przesiew kosztuje. Pamiętajmy o tym. Nie miałem czasu. Mam czas. Dobrze. Jeżeli mam czas, to jest jeszcze kilka czy państwo. Wracając, proszę Państwa, do kolejek. Kolejki, to co zaobserwowaliśmy pod koniec marca ubiegłego roku, kolejki dla pacjentów, którzy mają DILO, czyli mają te karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, te kolejki rzeczywiście się skróciły. Można powiedzieć, że minister Arłukowicz dotrzymał słowa i pacjenci, którym wydano karty DILO, rzeczywiście czas od podejrzenia choroby nowotworowej do wdrożenia leczenia rzeczywiście został skrócony do 9 miesięcy. Ale proszę Państwa, problem jest rozwiązany tylko częściowo i po pytanie oczywiście, czy też trwale. Pytanie, czy jest to związane, dlaczego jest to związane częściowo? Dlatego, proszę Państwa, że ci, którzy karty DILO nie mają, czyli pacjenci, u których postawiono rozpoznanie wcześniej, na przykład w tamtym roku, oni wciąż oczekują na różnego rodzaju świadczenia, czasami krócej, czasami dłużej. Do rezonansu magnetycznego na przykład wciąż czekamy ponad 5 miesięcy, średnio w całej Polsce. Więc, proszę Państwa, no 9 tygodni to jest mniej więcej 2,2 miesiąca. Więc jeżeli mamy wieloetapową diagnostykę, żeby dostać wreszcie leczenie w takim czy innym nowotworze, to proszę zauważyć, że samo oczekiwanie na rezonans magnetyczny, jeżeli się karty DILO nie ma, jest ponad dwukrotnie dłuższe. Proszę Państwa, w niektórych świadczeniach, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, uro-onkologię, poprawiło się, dla niektórych świadczeń ten czas oczekiwania się wydłużył. I tak, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wizytę do urologa, to w ostatnim czasie niestety doszło do wydłużenia tego czasu. W ostatnim kwartale ubiegłego roku ten czas wynosił 1 miesiąc oczekiwania. W tej chwili średnio w Polsce to jest 2,4 miesiąca. Biopsja stercza, tutaj poprawiło się. W ostatnim kwartale ubiegłego roku to było 2,7 miesiąca. Obecnie jest to 1,3 miesiąca. Jeśli chodzi o cystoskopię, to było 0,7 miesiąca. I to jest znowu pogorszenie. W tej chwili jest 2,8 miesiąca. I jak mówię, jest to też zróżnicowane dla pacjentów, którzy kartę DILO posiadają oraz dla pacjentów, którzy tej karty nie posiadają. Jeszcze chciałbym poruszyć przez mniej więcej 3 minuty, dwie jeszcze kwestie. Proszę Państwa, dużym problemem, dużym wyzwaniem w Polsce jest prowadzenie polityki cenowej i to nie jeśli chodzi o, nie tylko jeśli chodzi o leki, ale również jeśli chodzi o technologie nielekowe, czyli różnego rodzaju świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne. Wiecie Państwo, że została powołana Agencja Taryfikacji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych od 1 stycznia tego roku. Mniejsza z tym, jak będziemy oceniać to rozwiązanie systemowe, czy ono jest dobre, że ta agencja jest przy Agencji Oceny Technologii Medycznych, czy nie. Ja jestem oczywiście przeciwnikiem takiego rozwiązania. Tak czy inaczej, jeżeli ta agencja zajmie się urologią, onkologią, radioterapią, napotka na bardzo wiele problemów. Przyjęto metodykę wyceny na podstawie analizy kosztów świadczeń zdrowotnych metodą mikrokosztów, a więc koszt całkowity jakiegoś świadczenia rozbijamy na
najdrobniejsze elementy na drobne cegiełki. Każdą z tych cegiełek oceniamy osobno i potem składamy to wszystko na koszt całkowity. Proszę Państwa, są bardzo duże różnice, nie tylko jeżeli chodzi o procedury, postępowanie z takim czy z innym pacjentem w Polsce, ale są również ogromne różnice, jeśli chodzi o zasady postępowania pomiędzy krajami. Jeżeli chcą wykorzystać informacje z innych krajów, robi się pewna matryca, która tak naprawdę tylko zaciemnia całą sytuację. Po drugie, proszę zauważyć, że jest bardzo wiele różnych stadiów rozwoju raka i różny jest przebieg poszczególnych nowotworów. W związku z tym wycena algorytmów postępowania czy poszczególnych świadczeń będzie bardzo skomplikowana. Ale też zauważyłem, proszę Państwa, robiąc prezentację na dzisiejsze wystąpienie w czasie konferencji, zauważyłem, proszę Państwa, że wycena niektórych świadczeń w Polsce wydaje się być zawyżona, a wycena niektórych świadczeń wydaje się być zaniżona. Znaczy niektóre świadczenia zdrowotne, jeżeli wykonuje je świadczeniodawca, to przynoszą mu zysk, więc bardzo chętnie otwierają się na wykonywanie tych świadczeń. Tak na przykład jest, proszę Państwa, jeśli chodzi o teleradioterapię. Tutaj praktycznie kolejka nie występuje. Jest 0,1 miesiąca, czyli to jest kilka dni od momentu wypisania skierowania do momentu podjęcia teleradioterapii. Koszt wykonania teleradioterapii w porównaniu do wyceny w Polsce jest moim zdaniem dosyć ciekawy w porównaniu do innych krajów. My rzeczywiście bardzo dobrze płacimy za teleradioterapię. Inaczej już jest, proszę Państwa, jeżeli chodzi na przykład o brachyterapię. Czy też inne świadczenia. Natomiast zawsze koreluje to, proszę Państwa, z długością kolejki. Jeżeli coś jest świetnie wycenione i jest puszczone bez żadnego limitu, albo ten rzeczywiście limit jest bardzo swobodny, wtedy świadczeniodawcy wykonują tych procedur bardzo wiele. Jeżeli natomiast jest wycena zaniżona, to każdy odpycha od siebie tych pacjentów, którzy potrzebują tych świadczeń, nie wykonują ich i wtedy kolejka oczywiście rośnie. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj poruszyć, to jest kwestia programu lekowego, bo jeśli chodzi o wykazy leków refundowanych, tutaj opcje terapeutyczne, jest ich wiele. Ja pokażę Państwu taki slajd w czasie późniejszej prezentacji, jakie są wydatki na poszczególne leki refundowane w ramach wykazów. Natomiast jeśli chodzi o program lekowy, to prawdę mówiąc, dziwi mnie taka sytuacja, że tylko jeden z dwóch konkurencyjnych leków jest w programie lekowym. Dlatego, że gdyby, wiadomo, że jeżeli włączylibyśmy ten drugi lek, a akurat znam dane kosztowe i znam wyniki analizy klinicznej, więc one są bardzo dobre moim zdaniem. Również propozycja risk sharingowa, tak zwanego instrumentu dzielenia ryzyka, jest bardzo dobra. Więc wydaje mi się, że ministerstwu powinno zależeć na tym, żeby mieć dwa leki, bądź nawet więcej leków, w ramach tego samego programu lekowego, ponieważ to wymusza konkurencję. Konkurencja powoduje erozję cen, a więc możemy grać zarówno, jeżeli chodzi o jedną firmę, drugą czy trzecią, możemy grać tą pozycją konkurencyjną w ramach programu. Wydaje mi się, że to byłoby korzystne, prawdę mówiąc nie rozumiem, dlaczego tylko jeden lek jest refundowany, generując koszt mniej więcej w tej chwili 16 milionów złotych rocznie, oczywiście nie uwzględniając instrumentu dzielenia ryzyka. Tym tortem można by oddzielić dwie czy więcej firm i doprowadzić, jak mówię, do większej konkurencyjności. Ale to już są, jak sądzę, to jest rozstrzygane w zaciszach gabinetów przy ulicy Miodowej. Ja dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście, jeżeli będę mógł, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy macie Państwo jakieś pytania? Mam zasadnicze pytanie. Czy na późniejszej porze, pod koniec, czy można się z profesorem, z Panem umówić na taki briefing, na podsumowanie tej konferencji? Ja jestem do 15:45. Zgłoszę się do Pana, jeżeli to możliwe. Ja jestem do końca i jeżeli można, to... Ja na końcu. Dziękuję. Jeszcze dzisiaj. Dziękuję, to nie już zapowiadam. A które z tych świadczeń wyjątkowo z nisko wycenianych, czy Pana zdaniem należałoby rzeczywiście to koniecznie podnieść? Wie Pan, jeżeli na przykład mam tutaj cystoskopię, jeżeli nagle kolejka jest 2,8 miesiąca, to znaczy, że albo to świadczenie jest zduszone limitem, albo jest po prostu wycenione zbyt nisko. W związku z tym wszystkie te świadczenia
gdzie widzimy, że kolejka jednak jest długa i wydaje mi się, że no, nikt nie chciałby stać w takiej kolejce, to wydłuża cały proces wieloetapowy diagnostyki i leczenia. Tam należy tej wycenie bądź limitom się przyjrzeć. Teraz proszę zobaczyć, u nas na przykład jest rezonans magnetyczny, jest wyceniony świetnie. Rezonans magnetyczny wraz z opisem NFZ, o ile pamiętam, płaci ponad 500 zł czy ponad 600 zł. Gdzie tutaj Centrum Onkologii przy rentgena wykonuje w ramach outsourcingu to samo świadczenie wraz z opisem za 170 zł. Więc niemal trzykrotnie niżej. W takim razie dlaczego kolejka dla pacjentów bez karty DILO wynosi aż 5,4 miesiąca? Otóż dlatego, że NFZ dusi świadczeniodawców limitami. Oni nie mogą przekroczyć tych limitów, bo wiadomo, że za nadwykonania NFZ w ogóle nie płaci, albo płaci 1/3, 1/5 stawki. Jako świadczeniodawcy spróbujcie się Państwo NFZ-owi sprzeciwić, podać ich do sądu. Natychmiast obetną Państwu kontrakt, ponieważ NFZ wykorzystuje swoją pozycję monopsonu, tak? Monopolisty, jeżeli chodzi o po stronie płatnika. Więc świadczeniodawcy nie mogą tutaj, mają narzucane warunki, nie protestują. Jeszcze jest kolejna rzecz. No przecież dyrektorzy szpitali często są, pełnią swoje funkcje zadania politycznego. No więc jeżeli teraz trudno mi sobie wyobrazić, żeby dyrektor szpitala z klucza politycznego protestował przeciwko NFZ-owi zarządzanemu przez klucza politycznego. Wiecie Państwo, to jakoś mało prawdopodobne jest. W związku z tym trzeba się przyjrzeć wtedy wycenie oraz limitom. Tam, gdzie są te kolejki, one są bolesne, obawiam się, że dlatego to powinna być podstawowa metodyka Agencji Taryfikacji w Polsce. Nie analiza kosztów, która tak naprawdę nic nie da, bo otrzymamy matrycę różnych wyników, mniej bądź bardziej odchylone od jakiejś średniej, tylko istotą wyceny powinno być, proszę Państwa, ocena podaży i popytu. Żeby pobudzić podaż pewnych świadczeń, no możemy wycenić wyżej, znieść limity. Gwarantuję Państwu, że przy pewnym poziomie wyceny niektórych świadczeń, jeżeli nawet brakuje specjalistów, to oni zaczną do nas wracać z Irlandii czy przyjeżdżać z innych krajów do Polski, bo tu im się będzie opłacać. Jeszcze jedno, proszę Państwa, jeżeli przekupka idzie na targ z jajkami, to ona, proszę Państwa, nie wycenia na podstawie szczegółowej, nie robi szczegółowej analizy kosztów funkcjonowania kurnika. Za ile zbudowała ten kurnik, za ile kupiła koguta i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ona po prostu patrzy, jaka jest, czy wiele innych przekupek wystawiło jaja, czy zbliża się Wielkanoc, czy nie. I po drugie modyfikuje swoją cenę w zależności od tego, jaka jest podaż i jaki jest popyt. To jest cena. U nas natomiast decydenci często nie odróżniają wyceny od kosztu. To są kompletnie dwie różne rzeczy. Przykro mi, że tak jest. Proszę Państwa, jest już z nami po swoim wykładzie pan profesor Piotr Milecki z Poznania. Jeden najlepszy chyba w tej chwili i mający dostęp do największej ilości technologii w radioterapii, bo tak jak Państwu pokazywałem, radioterapia to jest też kompletnie inna radioterapia niż to, co znamy z przed 20 lat radioterapeuta w Polsce. Piotr, czy zechcesz powiedzieć kilka słów, bo każdy z nas i pan doktor Wanda i ja powiedzieliśmy kilka słów o naszej działce, czy zechciałbyś się stąd? Czy ten slajd mógłby się ukazać, to byśmy byli wiedzieli, gdzie jesteśmy. Dzień dobry Państwu, Piotr Mulecki, Wielkopolski Etap Onkologii Poznań. Oczywiście, tak jak powiedział profesor Piotr Radziszewski, radioterapia w ostatnich dekadzie zrobiła bardzo, bardzo duży postęp, to dzięki wprowadzeniu nowych technologii. Tak naprawdę to jest bardzo mocna specjalizacja onkologiczna związana z technologiami. Onkologia kliniczna z farmakoterapią, tak tutaj technologia i Wielkopolskie Centrum Onkologii rzeczywiście na mapie Polski wyróżnia się tym, że mamy dostęp do najnowszych światowych aparatów do radioterapii, tomoterapii, mózg cybernetyczny, bardzo dobrze rozwinięta radioterapia. Na chwilę obecną można powiedzieć, że to pozwala leczyć pacjentów bardzo nowocześnie, na poziomie porównywalnym z leczeniem operacyjnym, na poziomie radykalnej postawy krwi. Także mamy tych pacjentów coraz to więcej, to wynika z epidemiologii niestety, która jest taka, jaka jest i tych chorych, tak zwanych
70+, 65+, czy nawet 75+, będziemy mieć coraz to więcej. Przed tym się nie obronimy, bo tak to będzie wyglądało. To, co nas czeka w jakiejś, powiedzmy, perspektywie 10-15 lat, prawda, musimy patrzeć w takiej perspektywie na swoją działalność zawodową, to na pewno fakt, że tych właśnie, w cudzysłowie, starszych chorych, a starszych to znaczy obciążonych dodatkowymi schorzeniami współistniejącymi. Bo wiadomo, że z wiekiem tych chorób dodatkowych się, tak powiem, doczepia coraz to więcej. I może być też taka sytuacja, że tych chorych będziemy mieć jeszcze więcej do radioterapii kierowanych przez urologów, z tego względu, że zabieg operacyjny w pewnych sytuacjach może być pewnym zagrożeniem nie tyle samego zabiegu, natomiast konsekwencji znieczulenia czy możliwości wykonania znieczulenia i następstw długofalowych tak zwanego ryzyka zgonu okooperacyjnego i powikłań związanych z leczeniem starszych osób. Także prowadzenie tych nowoczesnych technik, myślę, że otwiera dalsze możliwości leczenia onkologicznego. Ja mogę tylko pochwalić się tym, że od momentu, kiedy rozpoczęliśmy pracę z tak zwanym nożem cybernetycznym, urologowie mają swój nóż w postaci robota, my mamy tego robota, właśnie, który się nazywa CyberKnife, inaczej nóż cybernetyczny, polska nazwa. W tej chwili właśnie wczoraj się przyszedł do mnie na kontrolę pierwszy pacjent, który 2 lata temu był poddany tej terapii. W świetnym stanie ogólnym, w świetnym stanie miejscowym, praktycznie bez żadnych dolegliwości ze strony układu moczowego, dolnego odcinka przewodu pokarmowego z poziomem PSA 0,05, czyli można powiedzieć, że pełen sukces. Także to był wczoraj dla mnie taki bardzo radosny dzień, bo rzeczywiście z zespołem się spotkałem, który jest zaangażowany w cały proces terapeutyczny i właśnie z tym pacjentem. Także to pokazuje też, w jaką stronę idzie nowoczesna radioterapia, właśnie na przykładzie odczepnych jednego pacjenta. Mogę się też pochwalić tym, aczkolwiek to jest na razie nieoficjalne podsumowanie tych wyników, na którym bardzo zwracamy uwagę, jeśli chodzi o leczenie nożem cybernetycznym, z punktu widzenia powikłań, bo na razie ten aspekt tutaj mocno analizujemy. Mogę się pochwalić, że ryzyko powikłań w tak zwanym stopniu trzecim, czyli istotnym z punktu widzenia, czy bardzo istotnym z punktu widzenia pacjenta dla naszej grupy ponad 200 chorych jest w poziomie 0, więc oby tak się utrzymało. Dziękuję bardzo. Tutaj padło jedno stwierdzenie, o które poprosiłbym Cię, Piotrze, o komentarz, bo Krzysztof powiedział, że analizując od strony ekonomicznej, jest ran na teleradioterapię według... Krzysztofie, dobrze mówię, według Twoich wyliczeń, tak, teleradioterapia jest wyceniana troszkę za wysoko, a brachyterapia jest wyceniana troszkę za nisko. Prawdopodobnie. Mówimy o Polsce, czy... Mówimy o Polsce. Jeśli mogę. To znaczy tak, właściwie tutaj było trzeba wziąć 3 metody leczenia radykalnego, chirurgię, czyli radykalną prostatektomię. Która jest wyceniana notabene kompletnie poniżej czegokolwiek. Radykalną radioterapię związek wewnętrznych i brachyterapię. I rzeczywiście, tylko tu bym się nie zgodził, nie wiem skąd pan doktor ma takie wyliczenia, ale jak mówię, to jest ze swojej praktyki, ja troszkę się orientuję, no bo też jestem konsultantem wojewódzkim, to rzeczywiście brachyterapia, jest procedurą, czy metodą leczenia, która jest najbardziej w sensie kosztowną. To wynika oczywiście, gdyby wykonać to jednorazowo, to ona wtedy jest tańsza, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia płaci na tak zwaną frakcję leczenia, czyli jeśli pewny pacjent będzie miał 5 frakcji, to jest razy 5 wtedy, to jest, jeśli będą 4 frakcje, to razy 4 ta cena jednostkowa i wtedy to zdecydowanie jest droższe leczenie. Właśnie najdroższe, tak? Natomiast na drugim miejscu jest radioterapia, wiązek wewnętrzny. Czy ona jest za wysoko wyceniona? Ona zależy oczywiście, jak to popatrzeć, jeśli popatrzymy w relacji do chirurgii. Tu rzeczywiście, ja bym nie powiedział, że radioterapia jest za wysoko, tylko że chirurgia jest za nisko wyceniona. I tu jest ten problem, że w mojej ocenie, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, ale myślę, że wszyscy się zgodzimy, że leczenie operacyjne powinno więcej kosztować. To by spowodowało, że tak naprawdę to leczenie było częściej stosowane, byłoby... Znaczy tutaj to padło, że będzie słowo w oparciu o właśnie częstość stosowania, czyli że jednak
do prostatektomii radykalnej, czy do brachyterapii, kolejki są spore. To znaczy, tu jeszcze wynika, jeśli chodzi o brachyterapię, że ośrodków, które stosują brachyterapię, w Polsce jest mało. I to jest, czy te kolejki są spore, to tak bym nawet nie powiedział, tylko tu jest kwestia tego rodzaju, że nie wszystkie ośrodki onkologiczne, tam gdzie jest radioterapia, posiadają brachyterapię. I to jeśli powiedzmy jest, ja nie wiem ile na chwilę obecną jest ośrodków brachyterapii, ale jest ich niewiele, tak? I generalnie to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że brachyterapia w Polsce zaczęła, że tak powiem, rozwijać się czy startować, bo rozwijać się to gdzieś indziej, ale powiedzmy UNED jakby została wprowadzona nawet do tych ośrodków, których jest, od niedawna. Dla przykładu w Poznaniu to był 2007 rok. Zajmuje się od 1999 roku, czyli 8 lat nie było w ogóle brachyterapii w raku stercze. Tak? Ona weszła w 2007 roku, ja właśnie teraz... Tak, na świecie była parę... Tak, ale mówimy o Polsce. Tak? I w tym momencie to... A są ośrodki, gdzie w ogóle tej brachyterapii nie ma, więc to jest kwestia jakby dostępności czy braku i może to powoduje, czy robi wrażenie, że ta kolejka jest większa. Natomiast widać, że te ośrodki brachyterapeutyczne, czy jakby ta działka brachyterapii jest dokładana do działki radioterapii tej klasycznej. Natomiast co do ceny, czy implanty stałe, czy tak zwane źródła tymczasowe, one nie są tańsze. Oczywiście, że gdyby to odnieść do cen europejskich, tak, czy amerykańskich, to może być nieco tańsze. I rzeczywiście brachyterapia jest nieco tańsza, ale jeśli mówimy o Polsce, nie porównujemy tego typu Stanów Zjednoczonych, to tak, bym nie powiedział. Natomiast zdecydowanie uważam, że cena zabiegów operacyjnych jest zbyt niska w stosunku do reszty i tu myślę, że urologowie powinni mocno walczyć o tą lepszą klasyfikację leczenia operacyjnego. Tak, ja myślę, że oczywiście o pieniądzach możemy mówić bardzo długo, ile by ich nie było. Prawda jest w drugą stronę taka, że jakiekolwiek pieniądze nie były przeznaczone na medycynę, to one zawsze będą za małe. Także ja podejdę do tego tak. Ja jestem wbrew pozorom optymistą. Ja zawsze uważam, że z każdej takiej dyskusji wynika coś dobrego. I tak jak Państwu powiedziałem, przyszłość, jeżeli chodzi przynajmniej o raka prostaty, to są zespoły wielodyscyplinarne i ośrodki, które robią w jednym ośrodku radioterapia, chirurgia, chemioterapia. Wtedy to zaczyna mieć sens, bo wtedy tego pacjenta widzimy cały czas a wtedy możemy temu pacjentowi zaoferować najlepszy z możliwych sposobów postępowania. Co do pieniędzy, no, w urologii oczywiście to wygląda źle, ale jest też kwestia, myślę, że czasu i to się w końcu, mam taką nadzieję, zmieni. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie, czy też w tym można zadać pytanie na temat stulejki, bo to się też wiąże ze starszymi. Ojej, to kompletnie to nie. Myślę, że nie otwierajmy tych drzwi. A te nowe testy diagnostyczne, wiadomo, one dzisiaj są bardzo drogie, ale gdyby było ich więcej, one staniały. Jest to bardzo duży krok do przodu? Tak. To jest, znaczy ja głęboko wierzę w to, że diagnostyka molekularna to będzie przyszłość w ciągu, myślę, że 5-6 lat. To bez tego nie będziemy w stanie zaproponować sensownego leczenia, b sensownej stratyfikacji ryzyka i c sensownego potem follow-upu po leczeniu naszych pacjentów. No, jest na przykład taki test panel genowy, akurat on nie dotyczy prostaty, dotyczy paru innych nowotworów, ale dostaje się informację taką, że te leki z listy chemioterapeutyków zadziałają, te nie zadziałają, a te być może zadziałają. No, taki panel na chwilę obecną to jest około 10 000 dolarów, ale mówię, ale póki co nikt tego nie refunduje, pacjenci za to płacą, ja mówię o Stanach w tej chwili, z własnej kieszeni, ale to jeszcze troszeczkę i myślę, że to się zmieni. Jeśli mogę, to jest temat rzeczywiście bardzo ciekawy i zgadzam się w 100%, że to będzie przyszłość, znaczy będzie w momencie, kiedy dojdzie do walidacji, czyli tak, potwierdzenia pełnej przydatności tych nowych testów diagnostycznych. Na chwilę obecną wiemy,
że one pokazują, że coś jest na rzeczy i to nie coś, tylko to już jest prawie konkret, ale my w onkologii musimy mieć twarde dowody, dlatego że te testy nie są tanie. Oczywiście, że jak prowadzi się na szeroką wodę i to wiadomo, wszystko to tanieje, to jest taka rzeczywistość, powiedzmy, marketingowo-biznesowa. Natomiast na chwilę obecną rekomendowanie tych testów pacjentom rodzi, bym powiedział, delikatnie znak zapytania, bo jeśli test kosztuje 10 tysięcy dolarów, tak, czy złotych, czyli to jest około 40 tysięcy złotych, a radykalna prostatektomia kosztuje 7-8 tysięcy złotych. Czyli proszę zwrócić uwagę, tak, mamy test, który może coś powie, tak, może, że coś tutaj zrobimy albo nie zrobimy lepiej czy gorzej, a pacjent musi z własnej kieszeni wydać jakby nie było, powiedział, na polskie realia olbrzymią kwotę, a w zamian może otrzymać coś, co tak naprawdę nie do końca się da przełożyć na wyniki, na tą chwilę. Tak? No tak, ale część z tych testów, Polaris, GPS, Myriad Genetics, one są już zwalidowane, Polaris jest zwalidowany na 10 tysiącach pacjentów. No tak, ale Piotrze, myślę, nie będzie to wytyczny w guidelinesach, tak, że to ten test należy zastosować i na podstawie takiego, a takiego wyniku leczymy albo leczymy w ten sposób, to my nie możemy jako lekarze rekomendować tego pacjentowi, bo narażamy go. Ja wiem, spotykam się to w mojej codziennej praktyce, jak ktoś rekomenduje test właśnie genetyczny, to jakby dobrze, jakby ten pacjent, prawda, kupił sobie za 4000 dolarów test, tak, bo to mu pokaże tam, czy właśnie, jak powiedziałeś, czy jakiś jest dostatek. Ale to znowu, nie możemy robić testów w oderwaniu od kliniki. Czyli to musi być ktoś, jeżeli rekomendujemy test, ja się nie zgadzam, że nie możemy rekomendować. Możemy, tylko zróbmy to w sposób rozsądny, czyli zastanówmy się, czy to jest potrzebne. Ten pacjent, to nie może być na zasadzie pójścia do sklepu i kupienia sobie testu i zrobienia go, bo on w oderwaniu od kliniki, w oderwaniu od kogoś, kto to umie zinterpretować i kto powie, co dalej potem z tym zrobić, to jest kompletnie wrzucone w błoto pieniądze. Zgadzam się, tylko że tu jest też problem walidacji tych testów. Na chwilę obecną, jak też niespetyczne, dokładnie tak. Nam myślę o to, że nam trudno, my możemy powiedzieć, może pan sobie, prawda, czy pani, tak, wziąć to, tamto, czy tego, że są takie sytuacje na świecie. Natomiast nie powinniśmy tego przekazywać jako pewnik, tak, że to nam otworzy nową drogę do leczenia, bo to jest nieuczciwe w stosunku do chorego, tak, jednak mimo wszystko, tak, chyba że ten chory ma to wtedy wiadomo, to możemy zarekomendować 100 testów i dlaczego nie. Natomiast jeśli to jest chory, gdzie on, powiedzmy, ta rodzina te pieniążki składa ledwo, prawda, te 40 czy tam 20 tysięcy wyda na coś, to tak naprawdę do końca nie ma jeszcze potwierdzonej wartości. To prawdopodobnie, żeby to było jakby jasno odebrane, to prawdopodobnie jest przyszłość onkologii. Jedna z dróg, która pozwoli personalizować terapię. Na chwilę obecną jesteśmy na początku tej drogi, która jest bardzo obiecująca. No tak, tylko dopóki nie będziemy mieli powiedziane jasno, że zastosowanie tego testu właśnie w dużych grupach zmieniło nam całkowite przeżycie, czy choćby przeżycie wolne od wznowu w tej grupie pacjentów o 30%, to rozmowa jest rozmową trudną. Dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że musimy kończyć. Dziękuję Panom bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. No i też możemy się tu spodziewać jeszcze?